Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Kukman, a to jest kolejny odcinek z systemu Batocera 34 uruchomionego na Raspberry Pi 4. Coś mi się dzisiaj język plącze, za mało wypiłem wczoraj widocznie. I to jest, dzisiaj zajmiemy się Sharpem X68000. 691 gier, trochę dużo. Jest to komputer wydany w 1987 roku z procesorem 6830, to jest Motorola. Powiem wam tak, procesor 6830 to był, o ile dobrze pamiętam, w Amigach 1200, czyli tutaj już powinno być porządne gry, całkiem niezłe. 25 Hz, no to już jest taki sprzęt fajny, nie? To jest ciekawostka, że tam jest Final Fight i tak dalej, ale dobra. Zapowiada się, że to jest dobra platforma całkiem. Ja ściągnąłem składankę, teraz już opowiem, jeżeli z jakiegoś tu nie będzie, który jest w jakiejś tam topce Sharpa 68000. Miałem tych ROMów tutaj kilka tysięcy. Problem polegał na tym, że wychodziły gry wielodyskietkowe. Bardzo dużo takich gier wyszło na Sharpa i ja niestety musiałem je usunąć, bo mi się ścieczka robiła i nie lubię takiej ścieczki. Tym bardziej, że to jest platforma, na której za dużo nie będę pewnie grał. I powywalałem gry wielodyskietkowe, czyli zostały gry tylko i wyłącznie jednodyskietkowe. Nie ma żadnych HDF-ów, M3U plików czy coś takiego na chwilę obecną na ten emulator, więc nie chciałem za dużo tego, więc właśnie się pojawiła zajawka kolejnych odcinków, czyli ZX Spectrum. Na ZX Spectrum wiem, że parę osób czeka, żeby zobaczyć, jak wygląda składanka, bo też się namęczyłem, ale wracając do Sharpa, czyli też straciłem dużo czasu, żeby posegregować te ROMy i nawet nie wiem, czy będzie ten Final Fight czy Ghosts and Ghosts na tej liście, bo w sumie nie pamiętam. No i oczywiście usuwałem tytuły, które nie miały okładki czy tam screenshota. Tak to wygląda. Pewnie jest tutaj pełno japońskich gier też. W końcu do Sharp, tak. Więc ich nie będziemy uruchamiać, jak znajdę jakiś tytuł. O, tutaj jest na przykład Sailor Moon, zaraz zobaczymy, co jest grane. Za dużo tego wszystkiego. To jest 2.11, a to jest 2.10. Dobra, 2.11 zostawiamy. Jest. Tutaj się zmieniły kolory tylko, ale to jest jednak tytuł inny. To jest... O! Jest Bomberman. Dobra, uruchamiamy Bomberman. Z tymi listami moimi to jest tak, że ja się staram, żeby były tytuły tylko jedna wersja, czyli najnowsza, jeżeli jest jakaś lista. I po prostu usuwam wersje językowe, tak samo zostawiam angielskie, usuwam włoskie, hiszpańskie, niemieckie. Po prostu zostawiam anglojęzyczne, tak samo polskie usuwam, chociaż dużo gierek mam na przykład na Amigę, gdzie wyszły tylko polskie wersje językowe. Jedyną grą na Amidze, która ma dwie wersje, dwie są takie gry, dwie wersje językowe, to tam jest Franco, bo wersja polska jest ocenzurowana i gadają po polsku i to jest bardziej klimatyczne, bo to Franco przecież. I wersja angielska, która jest nieocenzurowana, ale no, ta wersja angielska mi jakoś nie leży. I tak samo jest za Żelazną Bramą, polska gra i angielski odpowiednik Behind Iron Gate, czy jakoś tak, nie? Więc ogólnie polskich wersji się wystrzegamy. Wciskam start, nie działa. Dobra, wcisnąłem kółko, zadziałało coś. I lecimy. O kurde, działa to, z 90 roku. Jest animacja. Zobaczymy płynność, bo jestem bardzo ciekawy płynność. Kurde, całkiem spoko. Kurde, nie trafiłem. O, kurde, jeszcze raz. Może go to. Całkiem spoko sprzęt. Dobra. O, jest. Dobra. Teraz już
troszkę szybciej to pójdzie, chociaż teraz mi zostały klocki, tak, których nie sięgnę, więc wątpię, żeby mi sięgło to. Sięgnie? Sięgło. Dobra. Czyli trzeba się usuwać dosyć sporo już. Dobra, idziemy na atak. Za wolno. No, powracasz? Powracasz, dobra. Jeszcze mam. O, jesteś. Oj, kurde, mam cię, dziadu. Druga bomba by się przydała. Czy da się zrobić speedruna tutaj? Da się robić speedruna. Są tacy, którzy nie... Ja rozbijam klocki, bo szukam bonusów, nie? Nie, przydałaby się druga bomba. Na tych początkowych planszach zazwyczaj dwa są bonusy, więc tu jest wyjście. Oj, za blisko! No tu już, nie no, na upartego jeszcze mogę tak zrobić, żeby go nie uwolnić. Wiem, że będzie problem później. Problem jest, czyli tak, w tym... Pójdzie za mną, dobra. A, nie poszedł. Właśnie teraz będzie problem ze złapaniem go, nie? Ale kurde, tylko jeden bonus by był. No jeden bonus był tylko, no co za... Teraz będzie problem, żeby on gdzieś tutaj mi wlazł. Będzie wracał? Nie wraca. Najlepiej jak się na dwóch grało. Dobra, chyba jest mu... Kurde, patrzcie, za szybko. Dobra, spróbujemy tutaj. Skręci. Pójdzie w dół, poszedł w dół. Dobra, trzeba go wyprzedzić. Może skręci. Skręcił. Yeah. Fajnie się grało na dwóch albo na więcej, jak się wszystkie klocki wykosiło i zostali tylko zawodnicy i ganianie się. No śmieszne. Dobra, 1-2. Nie będziemy już grać w to. Czyli emulator działa, jak najbardziej działa. Są gierki, w które można sobie na pewno bardzo przyjemnie pograć. Są gierki, o jest buble boble. Czyli na chwilę obecną, dobra, Bomberman jest Amigi, buble boble nie. Dungeon Master to był. To się inaczej nazywa, ale to jest Dungeon Master, no właśnie. No to pewnie japońska wersja, dlatego. Czyli jest Amigi. Są gierki z Amigi, są gierki z Commodore, więc... Taka misz-masz. Ja jestem ciekawy, z chęcią przejrzę sobie to jeszcze raz. O, tutaj płaska, nie ma okładki, delayed. Czyli troszkę pulsowamy przy okazji, a ja po prostu przejrzę, czy jest coś, co na Amigę... Kurde, ile tych tytułów tutaj jest bez okładek? Jak ja to segregowałem? Albo gdzieś się wykrzaczyły po drodze. Następna. Dobra, ja sobie to przejrzę później. Czyli tych gier będzie trochę mniej na tej składance. Tą ostatnią usunąłem na razie. Coś słabo przyglądałem. Znaczy tak w sumie... O nie, no to jest fajna gra. To na pewno ma okładkę, tylko że słabo się ten... Teraz mam dołączony kabel sieciowy do Raspberry Pi, ale... Dobra, do F. Ja sobie od F przejrzę te gierki, a teraz po prostu przelecimy, poszukamy coś, co by było dobre. Sprawdźmy, czy jest Prince of Persia. O, lemingi są. Ale lemingi są na myszkę, ja nie mam myszki podłączonej. O, tutaj coś... He, dobre. To wygląda jak Shun-Li. Znowu tutaj jest Lode Runner, który też pewnie ma okładkę. Prince of Persia chyba nie ma. Ale zobaczmy, czy może. Bardzo dużo japońskich gier. Bardzo słabo to wygląda.
Czyli pod tym względem, że żeby, ja się zastanawiałem, czy nie wywalić tych wszystkich japońskich telenovel, ale wtedy bardzo mało gier zostanie na platformie, więc pozostawiam to. O Space Harrier. Dwie wersje znowu. Jest Dim jakiś. To też jest Dim. To jest Dampa. Dampa. To jest H4. H4 jest nowsza. Dobra, usuniemy tą wersję zwykłą H. Spróbujemy uruchomić tego Space Harriera, zobaczymy jak to działa. Nie widać tej mocy tego procesora, czyli tych gier, może na grach wielodyskietkowych, jakie są tytuły, które wykorzystywały tą moc, ale dziwnie to wygląda. Start działa jak select. Co to za Space Harrier? To nie jest Space Harrier. Słabo to wygląda. O, już obrwałem. Ktoś zmodował. To nie jest Space Harrier, to jest jakaś inna gierka. Trzeba by zostawić kurde do oryginała. Jednak. Dobra, poszukam. Przegram sobie z drugiej składanki, żeby był oryginalny Space Harrier. Kurde, jaka komiczna gra. Dobra, lecimy dalej. Nie, to jest Street Fighter. Dobra, nie będziemy grać Street Fightera. Super Mario Bros. Dobra, sprawdzimy właśnie Super Mario Bros. Jak on działa. Bo to jest też wydane przez Hudsona chyba, o ile dobrze zerknąłem. Bo na wersji... Nie widać nigdzie, jest Nintendo podpisane. Wątpię, żeby Nintendo wydało grę na Sharpa. Spróbuję wcisnąć coś. Nie działa start. Select też nie działa, nie można tego ruchu. Ojoj, wcisnąłem R1 i wysypało się. Jeszcze raz próbuję uruchomić szybko. Teraz słyszycie moją córkę. Dobra. Spróbujemy wcisnąć coś innego, nie R1. Kurde, teraz... Aha, L2 to jest ten ekran. Nie uruchamia mi się ta gra, nie wiem, może padać, może za pomocą klawiatury trzeba uruchomić albo coś. Działa to zdecydowanie lepiej niż ta wersja na X1, gdzie się dziwnie ekran przełączał, to w miarę płynnie działa. Dobra, wyłączymy to. Nie jest podpisana, ale to wygląda jak ta wersja Hudsona, jakby to Hudson robił. Nintendo raczej nie wydało gry na Sharpa. Tu jest... Oj. Dobra, uruchomię to. Nie uruchomię tego. Dobra, usunę to, bo na pewno taka gra nie wyszła. Zaraz zobaczymy, co to jest w opisie. A, bo to jest require install. Dobra. Przejrzę to, żeby usunąć, bo nie wiedziałem, że coś takiego jest, czyli wymaga instalacji, ale wyglądało to komicznie. Bomberman ze Street Fighterem połączony. Jeszcze takiego czegoś nie widziałem. Wydawało mi się, że dobra, tego nawet nie będę szukał układki. Znaczy, wydaje mi się, że miałem ściągnięte okładki i się jakoś wykrzaczyły, tak samo zresztą jak filmiki przy Genesisie, nie wiem dlaczego się wykrzaczyły. No z grubsza tak wygląda ta platforma. Spodziewałem się, że będzie... Dobra, jeszcze jedną gierkę spróbujemy uruchomić. Ostatnią i kończymy ten odcinek. Echo off. Dźwięk się uruchomił. Tu mnie zaciekawiło, jak to wygląda. No tutaj tą moc tego procesora widać. Ja nie lubię ogólnie tego typu gier. Jest za dynamicznie aż. Strasznie się w to gra. Dobra, zmieniłem. Dobra, bo dobra, skoki takie dziwne miałem na analogu. Chyba się rozwaliłem.
Ale tu przynajmniej coś się dzieje na tym ekranie. O, jak się przytrzyma fire, to się strefuje. Dobra. A tu są targety, więc muszę iść na targety. Dobra. Dobra, czyli tutaj da się rozwalić to w ten sposób. Dobra, lecimy teraz w tą stronę. Tu mam target. O, przyleciałem ten target. Gdzie ten target jest? Tu jest ten target. No, czyli tak to się da... O, rozwalił mnie. Nie, no całkiem ładna gra. Chociaż ja tego typu gierek nie lubię. Rozwalone. No, gdzie jest ten ostatni target? Tutaj. O, ten jest większy target. I dorstałem pociskiem. Dobra. Kurde. Jak już mocniejszy, dobra. Jeszcze widzę, że target będzie zaraz na górze. Blisko siebie. I co? I koniec. Koniec misji? Koniec misji. No to w tej ostatniej gierce widać, że ta moc jest w niektórych grach troszkę chociaż wykorzystywania do tego procesoru z 68030 Motorola. Ogólnie no spodziewałem się, że będą lepsze te gry. Pewnie jakbym wszedł na jakąś listę YouTube i tak dalej, może warto jest się zainteresować, poszukać jakichś rodzynków, które wykorzystują moc tego procesora. Pewnie te gry zajmują więcej dysków. Ja przypomnę, że te gry na Amigę, które wykorzystywały moc tych procesorów Motorola, no to zajmowały wiele dyskietek, nie? Głupia Cytadela miała 5 dyskietek i Breathless chyba na 4 dyskietkach było, Alien Breath 3D2 był na 3 dyskietkach. Czy na przykład lepiej wyglądający Ishar zajmowały po 3 dyskietki, czwórka chyba nawet 5 dyskietek, trójka nawet 5 dyskietek, Duna 3 dyskietki, więc podejrzewam, że może jakieś fajne gierki naprawdę są na tym systemie, ale nie znajdują się one na mojej składance ze względu na to właśnie, że zajmowały więcej dyskietek. Szukałem innych formatów do tego emulatora, nie znalazłem, tutaj są wszystkie chyba akurat spakowane, nie, są te Dreamy i tak dalej, więc szukałem wersji różnych i co to za gra. Też kolorował, no ładnie te gierki niektóre wyglądają na tej platformie, ale no mało popularny sprzęt w Polsce. Kolejne odcinki widzicie, już jest Sinclair, który już był popularny w Polsce, więc pewnie będzie też lepsza oglądalność. Dobra, to było na tyle w tym odcinku, trzymajcie się, cześć.